Fajnie. Agresywne dzieła sztuki. O, od razu daję. Daję 25 mu. 20, 20. Okej. Okay. Ciekawe co pobrał, bo to poziom bez czaszki. No i dobra. O, inny samochód. I inny strzelec. Okej. Okay. Okej. Okay. No to wszystko jasne. No i dobra. Daję hał. No to teraz przez tunel. O, te lepsze karabiny wziął. Okej. Okay. To jest ten najlepszy strzelec, jaki może być. Dobra, walimy bombę. Dobra. Oczywiście ściągnął im armor, of course. Super. Dobry wybór to był. Brać najlepsze bronie, kiedy oni w ogóle nawet nie potrzebują nie potrzebują aż tak dobrych broni. Kurde, ale lizakowo strasznie. W ogóle prawie zginąłem. To śmieszne. Bo i nieśmieszne. O, to powinien zadnowić. Dobra. Easy będzie, tak czy siak. Tylko niech ktoś ze mną tu sobie stanie. Chodźcie, walimy kartę. Tu normalnie. Tylko szczerze wprost. Jaki jest sens brać najlepsze bronie, jeżeli oni są jeszcze najbardziej znerfieni, gdy tak naprawdę nawet podstawowa broń jest w stanie sobie z nimi poradzić. Przy czym zaoszczędza się w ogóle ice na braniu tamtych gości. Kolejna rzecz. Po co, na co? Jakbym nie miał zrobionych dostaw długa, no to dobra, to okej. Okay. Ale że ma, no to trudno. No to, że ma zrobione, to po co to bronie? Szkoda czasu. Ja sobie idzie, kurde, spacerkiem. Normalnie chillera. No i dobra. Tyk, walimy kartą. Znaczy, walimy ten telefonem. Tyk, walnięte. I wchodzimy. Wchodzimy sobie tutaj na to. O, tu. Tyk, tutaj. I to od razu do środka się wejdzie i walnie bomba. A, w ogóle poza tym skrytki zrobił, więc jeszcze lepiej. Tyk, walimy tu ładunek. I na B już sobie pójdziemy. Postać i popilnować obrazka, żeby ich go nie ukradł. Dobra, można teraz ciąć. A właśnie, w sumie jak są skrytki, to zobaczę, gdzie są te. To spróbuję zrobić ten trik. Może mi wyjdzie. No, zobaczymy. Tutaj nie wiem, gdzie to jest za bardzo. Ten sobie wziął tego. Tego. No, trochę. No to dobra, to nie zrobię, bo to jest za daleko. Jakby mi ten tamten zostawił, no to byłoby ok. No to trudno. Ale dobra, tak czy siak weźmiemy i wytniemy jedną skrytkę, bo jest na to czas, oczywiście. Może będzie tu właśnie wiercił to, a ja obok niego. Wiercimy sobie. No i dobra. Zebraliśmy, nie wiem, 50 tysięcy. Teraz i tak stracimy po drodze. No teraz to sam możesz. Bibu. Się wkurzył ten mój. Dobra, teraz się już utworzy lightowo. No i dobra, i walimy, biegniemy. Kurde, orkowie kradną hajs. I have a CMG. Nie wiem. Ponieważ on ma taki zestaw. Może dlatego masz, kurde, taką broń. Może jakąś inną mu chodzi, ale nie no, ja nie widzę innej broni. Ciekawe, czy jeszcze zrobił te przepustki. No, zrobił przepustkę. To idziemy. No w ogóle ja zaraz umrę, jak tak dalej pójdzie. Może puszczę ich przed siebie. Nie wiem, rzućmy sobie jeszcze o pancerzyk, o, i możemy biec. No i dobra. Tutaj, gdzie będziemy szli. A, ten ma coś takiego. Nie wiem, czemu ma. Ma, bo ma i tyle. W ogóle już armor straciłem. To tutaj nie robił tych ulepszonych armorów. Okej. Okay. O, nie trafiłem gościa. Kurde. O, tyk, tyk. I to dobrze, że chociaż tego dziennego targu nie robimy, to tak byłoby strata czasu. Czasu i kasy. Aha. Pierwszy raz mi się taka scenka zawiesiła w takim dziwnym momencie. No ale naprawdę, serio, zawiesiła mi się pierwszy raz w takim momencie taka scenka i co? To już mówiliście przecież przed chwilą. Dobra. Więc nikogoś innego przycięło. Chle. Bywają chle. Dobra. I biegniemy. Heli.
Właśnie, w ogóle widzę, że każdym co uciekam gościem, to ten... Już uciekamy cały czas helikopterem. Bardzo, że... Już nawet nie pamiętam, kiedy ostatni raz uciekałem tunelami. Wszystko ci to bardzo dobrze. I... bo to jest szybsza droga, wiadomo. Ale... tak czy siak. Ciekawe, ciekawe. Ale ile helikopterów lata. Pyk. I... pyk. Nie trafił we mnie ten helikopter. Tu jakiś też lata. No, ten akurat nade mną tylko. Ale on samochody wziął jakieś droższe, bo się nawet tutaj nie pokazują. Dobra. Ty czekaj pan. O, trafiłem go w końcu. Też czekaj. Nie! Już myślałem, że w nas helikopter, kurde, przywali. Weź ty wchodź do tego samochodu. Gdzie on ma te samochody? Tam. Ciekawe co to za kierowca był, co ja miał tam. Nawet nie wiem. Ludzie biorą, rzucają bombami. Ja też rzucę bombą. Ale jakbym trafił ten helikopter, to by dopiero było. Fajny byłby wybuch. Po prostu. No w tym samym momencie. Elo. Wodzę, biegam. Tam weźmiemy sobie broni. I dobra. To będzie z nim kierował helikopterem. Zapewne ten, kto będzie pierwszy przy helikopterze. O, ale trafił w niego. Ładnego cele ma. Chyba to będę ja. Na to wychodzi. Bo oni nie wiedzą nawet, jak się tu wchodzi za bardzo. To jest super. Bieg do góry. Weź tu wskakuj. A. Weź tu wskakuj. Ej, no czemu on nie chce tu wskoczyć? No, w końcu wskoczył. O, atakuje. Nie, on nie chce tu. Ewidentnie tym prowadzić. Rozwalamy... O, trafiłem tego gościa. A trzeba będzie po niego zlecieć, że tu już wchodzi. Ale skoro już tutaj wchodzi, no to zróbmy mu mniejszą drogę. Zawsze będzie odrobinę szybciej już tu będzie mógł wbić do helikopterka. Więc nie wbija. I dobra, i odlatujemy. O, i 5000. Fajnie, fajnie. Nie sądziłem, że w policyjnym helikopterze jest w ogóle radio. Ale i tak niestety muszę mieć wyciszone. Czy niestety mieć. Ale szkoda. Znaczy szkoda. Fajnie, że można wiedzieć takie co, ale... szkoda, że niestety do nie usłyszę, co tam teraz leci ciekawego na tym radio. Dobra, w każdym razie... już jesteśmy przy naszym oto superkupcu. W ogóle pewno koleś może robił sobie zniżkę na samochód. Nie wiadomo. Skoro uciekamy helikopterem, to chyba tylko zniżka na samochód, no. W ogóle jak fajnie, prawie do morza wleciałem tym. Nie, ja nie mam elity, ja miałem czarną ze złotym. Tą maskę. Więc szkoda, ja chyba będę miał srebro. No to wychodzi. Nie, złoto jednak. To bym po środku. I z tego wszystkiego prawie 400 tysięcy, więc super, no. Niby czasowo elita, ale headshotowo brak elity. No, to jest za mało. Jakbym wziął wszystko tańsze, byłoby znacznie więcej tego tu. Może nawet i z... może to byłoby ponad 400, może do 500 by dobiło. No i mamy tak... Edge wziął, Eddy i Chosa, czyli najdroższego strzelca. Okej. Chyba to był najdroższy strzelec. No i dobra. Fajny napad. Nara.